Już zaraz mamy nowy sezon w Fortnite, więc będzie trzeba kupić karnet. A ja sobie taki karnet załatwiam za darmo całkowicie. I tak samo załatwiam sobie skinki, fałdolce i inne rzeczy. I faktycznie jest to sposób, który działa i ja z niego stosuję. Także ja sobie się go polecam i w tym materiale chcę go wam po prostu przedstawić. Bo nie tylko ja mogę z niego skorzystać, wystarczy trochę pokombinować, trochę poszukać. I naprawdę można sobie fajne rzeczy ogarnąć, tak jak właśnie na przykład karnecik. Nie wydając tak naprawdę na niego ani złotóweczki, więc ja osobiście polecam ten sposób. I w skrócie po prostu za kwotę tak naprawdę paru dziesięciu złotych jestem w stanie ogarnąć sobie rzeczy nawet o wartości kilkuset złotych. I tak to działa, jest to legalne i nie musisz się martwić, co się stanie swoim kontem, tylko po prostu przedstawię ci w tym materiale sposoby, z których ja korzystam, szczególnie gdy zbliża się nowy sezon, no tak jak mówię, można po prostu zgarnąć masę rzeczy, tak naprawdę za nie właśnie nie płacąc. Wy jeszcze drodzy widzowie, pamiętajcie, żeby walnąć subika, apeczkę w górę, oczywiście będziecie mieli po 75 kasobów i oczywiście wpiszcie kodzik SEJKAM w sklepu, jeśli chcecie być koksami i wspierać mój kanał, dziękuję każdemu, kto używa mi kodzik i walnie mi subika. Pamiętajcie, żeby dać też w komentarzach znać, czy zastosujecie moje sposoby, czy może sami z nich korzystacie, czy może jednak wolicie wydawać wszystko po kolei i płacić górę kasy za tak naprawdę troszeczkę rzeczy. Odnośnie tego, jak ten sposób będzie działał, od razu zaznaczę, że być może niektórzy powiedzą, że właśnie nie jest to darmo, że być może właśnie jest to jakiś skam, ale nie, moim zdaniem jest to darmo, ja to tak traktuję po prostu, no bo za te rzeczy nie muszę zapłacić, a je po prostu dostaję, tak właśnie karnecik, także ja osobiście to mogę polecić i już z tego kiedyś korzystałem i też kiedyś przedstawiałem ten sposób na YouTubie, także po prostu chcę to od razu powiedzieć, żebyście nie byli rozczarowani, jak to działa i w jakim sposób to po prostu sobie robię. Pierwszy taki główny sposób tak naprawdę, który wam polecam, tam i nagram ten materiał teraz, no bo jest to sposób z ekipą Fortnite. Ja po prostu robię tak, że sobie ogarniam ekipę Fortnite w takim czasie, żeby dostać darmowy karnet, fałdolce i skiny. I tak to działa. Już w poprzednim sezonie właśnie też sobie ogarnąłem podobnie karnet, czyli po prostu za darmo mam karnecik na nowy sezon. A jak to robię i jak to działa? Dotyczy to po prostu sposobu w odpowiednim momencie zakupu jakby ekipy. W Fortnite jest coś takiego, że po prostu jeśli kupisz w odpowiednim momencie ekipę, to po prostu nie dostajesz jednej ekipy, a jesteś w stanie dostać dwie ekipy. No i teraz powiesz, Kamstar, jak to możliwe, jak to ma wszystko działać? Odnośnie ekipy wygląda to w ten sposób, że nie jest to pakiet, który kupujesz, tylko jest usługa na dany czas. Czyli po prostu jeśli kupisz dzisiaj ekipę, to masz 30 dni. No i na przykład jeśli kupiłbyś 1 sierpnia ekipę, no to karnetu nie dostaniesz. A ja specjalnie sobie po prostu anulowałem ekipę, że po prostu kupić ją pod koniec miesiąca, czyli właśnie na przykład dzisiaj, pojutrze, bądź właśnie tutaj ostatniego dnia sierpnia. I dzięki temu będę miał karnet za darmo. Spytasz się, jak? Już ci tłumaczę. Ekipa działa w ten sposób, że po prostu jeśli mam aktywną ekipę, to muszę dostać wszystkie bonusy, jakie mi się należą, pomimo tego, że za nią na przykład nie zapłaciłem. Jeśli kupię ekipę tą, to dostanę, uwaga, uwaga, dostanę cały pakiet skinów, czyli właśnie całą podniebną, dostanę 1000 fałdolców i dostanę karnet bądź 950 fałdolców na ten sezon. I to jest wszystko, za co płacę. No i teraz skąd karnet za darmo? Dlatego, że mój, jeśli kupię właśnie pod koniec miesiąca, czyli według tej daty, której wam mówię, nie na początku, to po prostu dostanę również karnecik i kolejne skiny za darmo. Dlatego, że moja jakby ekipaka będzie trwała 30 dni, czyli jeśli kupię ją 30 na przykład sierpnia, czyli na przykład właśnie jutro, to ona będzie do 30 września aktywna, więc ja muszę wszystkie rzeczy we wrześniu dostać, czyli po prostu 1 września dostanę dodatkowy za darmo skin, który tak naprawdę jest właśnie za darmo, bo za tamtą ekipę nie będę już płacił, bo sobie po prostu ją anuluję. I również 12 września, jak wystartuje nowy sezon, dostaję karnet za darmo. No i to nie działałoby w momencie, gdybym na przykład kupił sobie tą ekipę na przykład 1 czy 2 sierpnia. Ja właśnie miałem tak ustawioną ekipę, że po prostu 2 chyba tam dnia miesiąca ją kupowałem. I akurat wychodziło to w ten sposób, że w większości na przykład teraz bym się nie załapał na te bonusy, więc po prostu anulowałem, za jedną nie zapłaciłem sobie ekipę i teraz po prostu ją znowu aktywuję i będę miał po prostu masę bonusów, dlatego że tak jak mówię, karnecik muszę dostać pomimo tego, że za kolejną już nie będę płacił. Ja pewnie zrobię coś takiego po prostu, że w momencie, gdy już będzie się na przykład kończyła ta ekipa kolejna, czyli właśnie przed tym EK 30 września, po prostu jakby anuluję płatność i właśnie stwierdzę, że już nie chcę jej opłacać. Można tak zrobić bez żadnego problemu i tak naprawdę tyle, wtedy nie płacę za kolejną ekipę, a wszystko mam za darmo. No i to jest właśnie taki jeden z sposobów, no i z tego naprawdę moim zdaniem warto korzystać, bo tak właśnie wam tłumaczę, jest to po prostu karnecik za friko, tylko trzeba ten odpowiedni moment dobrze sobie utrafić, no i zawsze musi być to tak, na przykład jest taka zasada moja, no że jeśli po prostu nekat jest nowy sezon 15, no to musisz po 15 jakby miesiąc przed zasubskrybować, czyli musisz po prostu przed tym jakby
po tym sobie dniu po prostu to ogarnąć, dlatego, no, że po prostu, żebyś miał te 30 dni, także musicie sobie to ogarnąć, no i to naprawdę warto z tego skorzystać. Niestety ekipie nie da się kupić paysafe cardem jak coś, także po prostu jest to jeden z minusów, no ale po prostu warto się w ten sposób bawić. Kolejną rzeczą, o której warto właśnie powiedzieć, jest to, że po prostu w tej ekipie będzie ten skinek. Jest to jeden z ładniejszych skinów z ekipy. No i ja osobiście właśnie chcę go sobie zdobyć. No i tak naprawdę również, tak jak mówię, dostaję go za friko, no bo kupuję po prostu spodniebną tutaj naszą ekipę, no i dzięki temu dostaję. No i teraz powiesz na przykład: Campstar, no ja bym chciał kolejny skin, co zrobić? No i tutaj również, no to jest właśnie motyw, no, że po prostu anulujesz sobie płatność i nie płacisz za wrzesień. I również możesz odebrać kolejną ekipę, po prostu robiąc ten sam trik, czyli w jaki sposób, omijając jedną ekipę, jesteś w stanie zebrać wszystkie skiny. Bo jest teraz taki event, że dostajemy 3 style za darmo do skinów, jeśli będziemy mieli 3 skiny z ekipak. Czyli jeśli kupimy, jakby będziemy mieli wrześniową, będziemy mieli październikową, listopadową, to dostaniemy dodatkowe 3 skiny tak naprawdę całkowicie za darmo, czy to style, skiny, to jest to jedno i to samo tak naprawdę. No i je dostajemy na nasze konto, jedynie musimy posiadać te 3 właśnie miesiące. No i teraz jak to zakombinować również, bo też będę starał się to zrobić. Po prostu, jeśli moja ekipa kończy się, przyłóżmy, 30 września, za tym co opłaciłem, to ja już jej nie opłacam. No i teraz pytasz się dlaczego? Przecież byś dostał Campstar, no, następną ekipę, dostałbyś coś tam. No i już się oczywiście tłumaczę, dlatego że jeśli 30 września nie zapłacę, to po prostu pierwszego już będzie kolejna ekipa październiku. No i ja cały październik pewnie też nie będę tam płacił, tylko sobie właśnie przeczekam i na przykład kupię ją znowu, nie wiem, gdzieś tam może w połowie czy coś, i wtedy ja nie płacę za wrześniową ekipę, tylko płacę za październikową i dzięki temu, że zapłaciłem za październikową ekipę, dostaję po prostu jeszcze ekipę listopadową. Tak to właśnie działa, jest to bardzo dziwny sposób działania i nie ukrywam, że z tą ekipą faktycznie opłaca się tak właśnie jakby robić przez soję, czyli jeden miesiąc płacisz, drugi nie, no bo jedne stracisz to 1000 V-dolców, który jest totalnie nieopłacalny, no bo 1000 V-dolców kosztuje 32 zł, no a tutaj ekipa kosztuje niestety 50 zł i dostajesz tak naprawdę tylko te 1000 V-dolców. Nie ma takiegokolwiek sensu, no i pewnie sami się dziwicie, aczkolwiek ja po prostu zawsze promuję ten sposób pod koniec sezonu, no bo raz, że nie jest to jakieś oszukiwanie Epic Games, jest to po prostu legitne, no bo Epic Games samo po prostu taką jakby usługę stworzyło, więc możemy co miesiąc aktywować, usuwać, no i też po prostu na tym oszczędzamy, no bo po co mamy płacić, nie wiem, te 2 dychy więcej po prostu jakby za ekipę, nie dostając kompletnie nic. Jeśli Epic Games założyłby na przykład V-dolców, coś by dało, no po prostu wtedy faktycznie można to przedłużać. No ale teraz nie ma to najmniejszego sensu. Ja osobiście płaciłem od początku ekipy praktycznie cały czas, bez żadnego miesiąca przerwy. No ale szczerze, no czuję się trochę oszukany, no bo jednak nic nie dostawałem za to, tylko wydałem, no nie wiem, koło 100 czy 200 zł więcej, nie dostając kompletnie nic. No trochę niefajne, no ale tak po prostu to działa. No i tutaj jeszcze chciałbym wam po prostu powiedzieć do osób, bo pewnie będą ludzie pisać, że nie, nie jest to darmo. Ja osobiście traktuję to za darmo, no bo tak jak mówię, nie muszę za to płacić już w kolejnych ekipach. No i też od razu właśnie powiem, że drogi widzu, jeśli na przykład kupujesz coś w Fortnite, doładowujesz te V-dolce, no to przemyśl ten sposób z ekipą, dlatego że tak jak mówię, pierwsza ekipa jest po prostu mega opłacalna, no bo raz dostajesz karnet, dostajesz 1000 V-dolców, dostajesz skiny, no i jest to równowartość, no paruset złotych najczęściej po prostu. No a tak samo jakbyś po prostu chciał kupić ten karnet, no to wydasz, nie wiem, 40 zł na niego, no i masz tak naprawdę to samo co w ekipie, tylko masz minus 1000 V-dolców, minus skina, no nie ma to kompletnie sensu. Także jeśli masz możliwość, kup sobie tą jedną ekipę, kolejnych już najwyżej nie opłacaj, ale pierwsza ekipa w sezonie jest po prostu najważniejsza, no bo z niej najwięcej zyskujemy. Kolejnymi rzeczami, jakie właśnie warto sobie ogarnąć, to oczywiście zakupy pakietów, i to też chciałbym wam polecić, dlatego że część widzów, jak teraz na streamach, pyta się Campstar, a kupić ten pakiet z jeżem, czy nie? No i tutaj ja też wam odpowiem, ja osobiście kupuję wszystkie pakiety z V-dolcami, no bo są one opłacalne. Dlaczego? Dlatego, że nakład pakiet z jeżem kosztuje 48 zł i jest on dostępny tylko do końca tak naprawdę sezonu, no i może tam parę dni po nowym sonie. No i te pakiety są mega opłacalne, one może kiedy wrócą, mogą nie wracać, no ale też tak samo jak w przypadku ekipy czy coś, po prostu jeśli kupicie ten pakiet, dostajecie 1500 V-dolców i za to płacicie. Skiny są tak naprawdę za darmo, no bo koszt 1500 V-dolców to idealnie 48 zł kupując ze sklepu, więc tak naprawdę skiny macie za friko i ja też z tego korzystam. No i szczerze powiedziawszy, nawet nie kojarzę chyba, kiedy ostatnio doładowałem V-dolce jakieś, no po prostu doładowuję ekipakami, albo doładowuję jakimiś pakietami, no bo też dosyć dużo tego kupuję, wychodzi to nawet czasem tam paręset złotych na miesiąc to kupować, no ale jest po prostu jakiś tam sposób oszczędzania, no po prostu dzięki temu dostaję tak skiny, więc mi to osobiście pasuje, ja z tego korzystam.
Wy oczywiście nie musicie, możecie powiedzieć, że jest to, nie wiem, jakiś scam, wam się to nie podoba. No ale i tak, ja się cieszę, że nie wiem, część osób tam skorzysta, nawet niech te 10% sobie zaoszczędzi, to nie wiem, stówkę czy ileś. Dzięki tym sposobom po prostu będziecie mieli profit. Ja osobiście polecam te sposoby. Pamiętajcie, żeby wpaść na wszystkie socjale w opisie, żeby skorzystać z darmowych malowań, których jest teraz aż chyba 3 albo 4. Wszystkie odcinki są na kanale. I tak samo pamiętajcie, że dzisiaj jest, z tego co kojarzy, Galactic Cup i można zyskać nagrodę gwarantowaną dostawą Galaxii, można zdobyć pakiet Galaxii cały. Także jeśli ktoś nie widział, wpadajcie, wszystko tutaj będzie oczywiście na naszym kanale, także wbijajcie, a ja wam życzę miłego dzionka, miłej niedzieli, to było do następnego, na tyle, trzymajcie się, siema.